klasyczne tablice z nazwami miejscowości, prawo zapisywania imion i nazwisk zgodnie ze śląską pisownią, czy wprowadzenie śląskiego języka do szkół. To już wkrótce ma być możliwe. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu ma odbyć się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy w sprawie uznania języka śląskiego za język regionalny. Co to dokładnie znaczy? Sprawdzała Magda Sincewicz. Dokładnie dla ponad 590 tysięcy osób, które w spisie powszechnym w 2021 roku zadeklarowały narodowość śląską. Od tego czasu pewnie ta liczba się zmieniła. Nie zmieniło się jednak jedno – determinacja Ślązaków do tego, by ich głos wreszcie był słyszalny. Ludzie chcą deklarować się jako Ślązacy i Ślązaczki. Ludzie chcą deklarować, że godają po śląsku w swoich domach, bo przez wiele dekad to było traktowane po macoszemu, to było dyskryminowane. W końcu mamy do czynienia z takim pewnym renesansem, można powiedzieć z wiosną śląskości. Bo dokładnie w przeddzień wiosny, 20 marca, posłanki i posłowie pochodzący z różnych stron Polski zajmą się w Sejmie sprawami tych, dla których tożsamość ma znaczenie, bo to właśnie między innymi język ją określa. No słuchaj pani, przecież urodziłam się na Śląsku i dlatego ja bym chciała bardzo, żeby to było. Nasze wnuki, już dzieci to już w ogóle zapominają gwary, na przykład górale bardzo pielęgnują, a my tak stoimy z boczku i się boimy tego, nie? Nie ma się co bać, bo to całkiem spora grupa. Aż 467 145 osób potwierdziło w spisie, że to właśnie język śląski używany jest przez nich na co dzień w domach. Jak się okazuje, nie tylko w nich, bo na przykład tu w Chorzowie Urząd Miejski robi to od dawna. Winda w naszym Urzędzie Miasta od 2013 roku godo po śląsku do naszych mieszkańców. Czwarty sztok. Geodezja, ochrona środowiska. Ale to nie tylko winda, bo mówimy też tutaj o witaczach, które witają wjeżdżających kierowców do naszego miasta. W naszym urzędzie można też zauważyć naklejki mówiące o tym, że godomy po śląsku. Co zatem mieszkańcom regionu da to, że ich język stanie się językiem regionalnym? Język regionalny, uznanie go w ustawie, wpisanie do dokumentów ratyfikacyjnych Europejskiej Karty pozwala domagać się pewnych praw, albo nawet może inaczej, nie trzeba się wtedy domagać, te prawa przysługują, prawda, do edukacji, do publikacji w tym języku, do audycji radiowych i telewizyjnych. Na to wszystko muszą się znaleźć środki. Czy tak się stanie, dowiemy się już niebawem.